Szanowny Panie Marszałku, Panie Posłanki, Panowie Posłowie. Jestem przekonany, że debata ta jest ważna dla wszystkich klubów i kół poselskich. Nade wszystko jest ważna dla polskich rolników, samorządów, organizacji rolniczych, ale również konsumentów. To dobra okazja do przekazania najbardziej aktualnej informacji o sytuacji na poszczególnych rynkach, o środkach kierowanych na rolnictwo, o przeobrażeniach, jakie dokonują się na polskiej wsi, o przebiegu dotychczasowej dyskusji na forum Unii Europejskiej na temat udziału rolnictwa europejskiego w rosnącym światowym popycie na żywność. Sądzę, że przekazane dziś informacje mogą być Państwu przydatne w bieżącej pracy parlamentarnej. Głównie sytuacja dotyczy żniw. Otóż pogoda na ogół sprzyja pracom żniwnym, które na przeważającym obszarze kraju dobiegają końca. Zbiór zbóż zakończono w województwach małopolskim, opolskim, świętokrzyskim. Też prace się powoli kończą żniwne w województwie mazowieckim, lubelskim, opolskim, podlaskim. Natomiast żniwa jeszcze trwają w województwie warmińsko-mazurskim, w północnej części Wielkopolski, na Kaszubach, Żuławach, gdzie oczywiście były gorsze warunki do żniwowania w ostatnim czasie. W większości województw zboże jest dobrej jakości. Zdarza się jednak, że są i porażone zboża chorobami grzybowymi, ziarno niewykształcone, czasem porośnięte, obniżone parametry. Według naszych informacji dotyczy to głównie żyta. Zbiory zbóż, rzepaku będą na poziomie roku ubiegłego, który był rokiem bardzo dobrym. I chleba, paszy, żywności na polskich stołach nie zabraknie. Trwają prace, dożynki, święta, dziękczynienia za zebrane plony. Tą drogą chciałbym podziękować wszystkim polskim rolnikom i ich rodzinom za pracę na rzecz polskiej żywności, polskiego chleba. Polscy rolnicy, przetwórcy, sadownicy, pszczelarze, działkowcy mogą się czuć dumni z dobrze wykonanej pracy. Pozdrawiam także wszystkich konsumentów, bowiem wszyscy jesteśmy przecież konsumentami. I w związku z tym, że jeszcze potrzebna jest pogoda do dokończenia zbioru plonów, zbóż, rzepaku, ale życzę też dobrej pogody na to, co pozostało na polu zielone, a przeważnie deszczu, bo przecież mamy w znacznej części problemy ze suszą. Natomiast z tego pytania od razu, jeżeli chodzi o wystąpienie pana posła Ichlera, to prosiłbym uzgodnić w klubie, bo była konferencja prasowa przez posła z Lewicy i się pyta, dlaczego nie wprowadzamy podatku dochodowego od działalności rolniczej. Tak? To był taki zarzut, więc trzeba to uzgodnić w samym klubie co do tych działań podatkowych. Natomiast warunki panujące w otoczeniu gospodarczym Polski w ostatnim roku stwarzały duże wyzwania dla polityki gospodarczej kraju. Narastające problemy fiskalne, budżetowe w strefie euro przyczyniły się do spadku tempa wzrostu PKB polskiej gospodarki. Mimo tak negatywnie kształtujących się tendencji w otoczeniu ekonomicznym, Polska nadal notowała wzrost gospodarczy jeden z wyższych w Europie. Sprzyjała temu zarówno relatywnie wysoka aktywność krajowych przedsiębiorstw, jak i przyrost wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Ważnym elementem kształtowania się sytuacji pozostaje handel artykułów rolno-spożywczych. Warto podkreślić, że w 2012 roku odnotowano dodatnie saldo w handlu artykułami rolno-spożywczymi na poziomie ponad 4 miliardy euro. W tym roku ta tendencja się utrzymuje.
Dynamika wzrostu eksportu to jest prawie 14%, a wzrost salda w handlu tą żywnością wzrósł o ponad 50%. Produkcja globalna rolnicza w 2012 roku wzrosła o 3%. Produkcja zwierzęca zwiększyła się o 8%, natomiast roślinna zmniejszyła się o 1%. Korzystny układ cen w ostatnich latach. Otóż rok ubiegły był rekordowy, jeżeli chodzi o ceny zbóż i rzepaku w Polsce. Wynikało to z sytuacji globalnej, światowej, ale też w Europie, w naszym otoczeniu, gdzie były największe susze niespotykane do tej pory w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Rosji, ale w naszym otoczeniu Rumunia, Bułgaria, Węgry, Portugalia. No i po prostu w świecie były niższe zbiory. U nas były dobre zbiory, bardzo dobre zbiory. I oczywiście były bardzo wysokie ceny. W tym roku mamy sytuację taką, że zbiory w całym świecie są rekordowe. Nie było tych anomalii pogodowych i wzrost zbioru jest około 9%. I ta sytuacja w Polsce jest podobna do sytuacji w naszym otoczeniu, w Europie, w Unii Europejskiej i w świecie. Nie oznacza to, że sytuacja w rolnictwie jest dobra, szczególnie ze względu na te ceny bieżące. Natomiast jeżeli chodzi o rzepak, zasiano rekordowo, bo ponad 900 tysięcy hektarów i zbierzemy też rekordowo około 2,5, a może 2,6 miliona ton rzepaku. No to jest wzrost o 30 ponad 5% rzepaku. I tutaj jasno mówię, że nie było, nie ma i nie będzie interwencji na rynku rzepaku w Unii Europejskiej. Nie było nigdy interwencji i jej po prostu nie będzie. Uczestniczę we wszystkich posiedzeniach Rad Ministrów, czyli decyduje tutaj wolny rynek. Natomiast bardziej stabilna cena była, kiedy te ceny były niższe i wtedy można było, zawierało się umowy kontraktacyjne i większa ilość rzepaku była sprzedawana w tym systemie. Natomiast po rekordowych cenach w roku ubiegłym odstąpiono od umów kontraktacyjnych, jakby czekano na jeszcze wyższe ceny. To była bardzo trudna sytuacja. Kto podpisał umowę kontraktacyjną w tym roku, to sprzedawał i sprzedaje rzepak po 1600, 1700 zł. Ja rozmawiam z rolnikami. Czyli jak minister nie może tu podjąć żadnej interwencji, to taki wniosek, żeby jednak gdzie się da podpisywać te umowy kontraktacyjne przez rolników, przez grupy producentów, przez zrzeszenia producentów i wtedy jest po prostu wyższa cena. Wnioskodawcy uzasadniają potrzebę dzisiejszej dyskusji właśnie niekorzystną sytuacją na wybranych rynkach rolnych. I warto podkreślić też sytuację na rynku zbóż. Warto zaznaczyć, że światowe właśnie zbiory wzrosły w ubiegłym roku o 4, przepraszam, były niższe, natomiast teraz są wyższe około 9,4%. Jest ważne to, że na światowy rynek powróciły Rosja, Ukraina, przewidywane zbiory mogą być tam o 1/3 wyższe niż w poprzednim sezonie. W końcu lipca 2013 roku ceny zbóż w Unii Europejskiej były znacznie niższe niż rok wcześniej. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Unii Europejskiej średnia cena pszenicy konsumpcyjnej była niższa o 15%, a paszowej o 20%. Też w mniejszym stopniu, ale potaniała kukurydza. Największe spadki pszenicy konsumpcyjnej w okresie od lipca 2012 do końca lipca 2013 nastąpiły na Węgrzech
o około 32%, w Bułgarii około 28% i we Francji około 27%. Większy niż w Polsce spadek odnotowano również w Niemczech, w Rumunii, Hiszpanii. W Polsce w analizowanym okresie ceny pszenicy konsumpcyjnej obniżyły się około 14%. Trudna jest sytuacja na rynku pszenicy, natomiast prawda jest taka, że ceny pszenicy konsumpcyjnej, paszowej rosną. Jest tendencja wzrostowa już teraz tygodnia na tydzień. Prognozy są takie, że będą te ceny rosły. Natomiast podobnie sytuacja na rynku rzepaku się stabilizuje, ale też ceny rosną. Najtrudniejsza sytuacja jest na rynku żyta, gdzie ceny praktycznie spadły o połowę. I to jest trudna sytuacja, ale też w ubiegłym roku ceny były rekordowe. Już, panie marszałku, będę tą pierwszą część moją kończył. Natomiast pytanie było, co minister może zrobić. Na rynku rzepaku nie ma mechanizmów interwencyjnych. Na rynku zbóż jest jedyna możliwość, cena interwencyjna na jedną tonę pszenicy to jest 101,31 euro, czyli to jest około 430 zł. I gdyby ceny spadły poniżej tego, to jest możliwość interwencji. Tylko na pszenicę, na 3 miliony ton, no ale wiemy, że u nas ceny są o ponad 200 zł wyższe za jedną tonę. Czyli nie ma takich mechanizmów interwencyjnych. Ja proponuję, dlatego że czas już znacznie upłynął. Dobrze. Pan minister będzie miał jeszcze 10 minut na zakończenie Dobrze. Tego punktu. Więc żebyśmy nie musieli za bardzo ograniczać posłów, to uprzejmie Dobrze. Proszę, żeby to, co chciałby pan minister powiedzieć w tej kolejnej sekwencji. Dobrze? Dobrze, to wykorzystam. Natomiast zwracam uwagę jeszcze na sytuację na rynku trzody. To, co pan poseł Romuald Ajchler pytał. Jest materiał wypracowany przez specjalnie powołaną komisję. To jest trudna sytuacja. Są dobre ceny, ale stan stada jest za niski. Informuję tylko, że w nowej perspektywie przygotowujemy nabór wniosków na inwestycje w obiekty inwentarskie, między innymi na trzodę chlewną, w maciory, prosięta do 500 tysięcy złotych. Bardzo dziękuję. Na szczegółowe pytania odpowiem w drugiej części. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze.